Ta prezentacja została zrobiona na potrzeby szkoleń, które prowadzi Federacja Zielonych Gaja na Pomorzu Zachodnim. Ja tam jeżdżę i też mam swoje prelekcje w ramach tych szkoleń. Dzisiaj chciałam taką prelekcję przedstawić Państwu. Podstawy problematyki ptaków i niedokorzy w budynkach i ich ochrony. Moja prezentacja ma tytuł Ptaki niedokorzy w budynkach chronione i zagrożone, no bo to tak naprawdę najlepiej wyraża sedno tego zagadnienia. One wszystkie są pod ochroną, natomiast z powodu różnych naszych ludzkich działań są zagrożone. Na wstępie kilka informacji o tym, po co nam te zwierzęta są. No więc po pierwsze, większość ptaków bytujących w budynkach i wszystkie niedokorzy są owadożerne. One zjadają naprawdę ogromne ilości owadów i są po prostu taką naszą bronią biologiczną przed tymi owadami w mieście. Jakbyśmy usunęli nagle wszystkie ptaki niedokorzy, to tych owadów nagle by nam się zrobiło strasznie dużo w powietrzu naszych miast. Druga sprawa to jest ta słynna różnorodność biologiczna, o której tyle się mówi. Nawet był rok różnorodności biologicznej nie tak dawno temu. Różnorodność biologiczna, czyli to, co uważamy w tej chwili w ochronie przyrody za priorytet. Chronimy właśnie tę różnorodność, czyli chodzi o to, żeby było wiele różnych gatunków, żeby świat przyrody wokół nas był rozmaicony. Ptaki i nietoperze to tak naprawdę duża część tej różnorodności biologicznej w miastach. W miastach, które są ubogie, jest tutaj zwierząt niewiele. I na przykład ptaki są taką główną właściwie grupą, którą możemy obserwować w mieście. Kolejna sprawa to, że te zwierzęta przynoszą nam radość. Tu oczywiście bardziej myślę o ptakach, bo ptaki są nam łatwiej dostępne do obserwacji. Więcej ludzi jest w stanie obserwować ptaki niż obserwować niedobrze. I wielu ludzi ma z tego naprawdę frajdę. Starsi ludzie też często mają dużo satysfakcji z dokarmiania ptaków. To też jest ważny walor tych zwierząt w mieście. Kolejna sprawa to, że naprawdę w społeczeństwach, które uważamy za rozwinięte, te zwierzęta są bardzo doceniane, są promowane, są chronione, no więc myślę, że i u nas w Polsce warto je chronić i podążać tą drogą do społeczeństw rozwiniętych, nowoczesnych. Wszystkie ptaki i niedoperze, które występują w budynkach, są pod ochroną, w taki czy inny sposób chronione. Większość z nich jest pod ochroną ścisłą, niektóre pod ochroną częściową, ale to nic nie zmienia, bo i tak my nic nie możemy im złego zrobić, nie możemy ich nawet płoszyć. Nawet te zwierzęta, które należą do gatunków łownych, one również są w jakiś sposób chronione, bo ustawa Prawo łowieckie również nie pozwala każdemu krzywdzić tych zwierząt, polowania są dozwolone tylko dla niektórych osób i w określonym czasie, także nawet te ptaki są chronione. Także te pozornie pospolite, takie jak wróbel, są pod ochroną ścisłą. Większość ptaków w Polsce jest pod ochroną ścisłą. Czemu te zwierzęta występują w budynkach? No więc tak naprawdę można powiedzieć, że my przekształcamy środowisko. Nasza zabudowa zabiera coraz to kolejne nowe tereny, więc te zwierzęta, które bytowałyby w zupełnie innych siedliskach, muszą się przyzwyczaić do tych naszych siedlisk, które my sztucznie tworzymy, do tych terenów, które myśmy po prostu im często zagrabili. W przypadku niektórych zwierząt to nasze miasta nawet są dla nich atrakcyjne, ponieważ przypominają skaliste siedliska, z których te zwierzęta pochodzą. I tu mam na myśli część nietoperzy, niektóre gatunki ptaków. To są gatunki, które dobrze się czują w budynkach, właśnie w tych naszych sztucznych skałach i one na drzewo się nie przeniosą. To jest istotna informacja, której trzeba pamiętać, że są takie gatunki zwierząt, które bytują w naszych budowlach ludzkich i nie przeniosą się na żadne drzewo. Budynki są w związku z tym bardzo ważnym miejscem bytowania zwierząt. Na początek trochę o niedoperzach, potem o ptakach. Niedoperze to w ogóle jest zagrożona grupa kręgowców. Powoduje to utrata siedlisk, chemizacja naszego środowiska, czyli stosowanie chemii do upraw rolnych, do upraw leśnych, a przecież te zwierzęta odżywiają się owadami, czyli po prostu ta nasza chemia bardzo mocno je truje. Coraz mniej mają naturalnych schronień, które człowiek niszczy, więc coraz częściej trafiają do naszych budynków. Tu na przykład wycinamy dziplaste drzewa stare, w których odstaje kora i nie
toporze już nie mają w nich schronień, więc szukają ich w naszych budynkach. Niedobytki to zwierzęta tajemnicze i trudno je zaobserwować. Tak jak wiele osób nie wie o tym, że w ich budynku gnieżdżą się ptaki, no to tym bardziej ludzie nie wiedzą o tym, że w ich budynku występują nietoperze. No to są zwierzęta małe, zwierzęta ciche, skryte i aktywne nocą. Także takich sąsiadów zazwyczaj nie zdają sobie w ogóle sprawy, że mamy. Nawet naukowcy niewiele wiedzą o niedoperzach, no bo właśnie jest to grupa, którą trudno jest badać, która chociażby ma zupełnie inny rytm życia niż my, bo jest aktywna w nocy. To zdjęcie pokazuje, jak małe są nietoperze. Często ludzie mają wyobrażenie o nietoperzach raczej na podstawie horrorów niż własnych obserwacji. Natomiast tutaj na tym zdjęciu widać, że to są maleńkie zwierzęta. Naprawdę w Polsce, te gatunki, które występują w Polsce, to są bardzo małe zwierzęta, bardzo delikatnej budowy, zupełnie oczywiście dla człowieka niegroźne, mimo tego, że niektórzy mają różne lęki związane z tymi zwierzętami. W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy, z czego większość przez jakiś okres w roku w jakiś sposób korzysta z naszych budowy. Najczęściej spotyka się w naszych budynkach borowca wielkiego, mroczka posrebrzanego, mroczka późnego i trzy gatunki karlików. Ale również inne gatunki są w budynkach spotykane i tak naprawdę im lepiej poznajemy te nietoperze w budynkach, tym okazuje się, że więcej jest gatunków, które z budynków korzystają. Jakie są nietoperzowe miejsca w budynkach? No w dużej mierze podobne do tych miejsc, w których bytują ptaki. Z wyjątkiem tego, że nietoperze korzystają też z naszych piwnic, czego ptaki nie robią. No i korzystają z takich szczelin, które są tak maleńkie, że nawet małe ptaki się tam nie wcisną. Nietoperze korzystają ze strychów, z piwnic. Często można je spotkać na przykład w takich wąskich, bardzo ciasnych przestrzeniach za okiennicami. Jeżeli okiennice są otwarte przez dłuższy czas, to za taką okiennicą, między okiennicą a ścianą, może być nawet cała kolonia rozrodcza nietoperzy. Takie to są małe zwierzęta. Również w stropodachach nie lubią przebywać, tak jak i ptaki. Przypomnę, co to są stropodachy. To są te niskie przestrzenie pomiędzy stropem ostatniego piętra a dachem. Przestrzenie, do których zazwyczaj człowiek nie ma żadnego dostępu. Jedyny dostęp jest przez otwory wentylacyjne, które są w ścianach, na widoczne często pod krawędzią dachu. I tamtędy małe zwierzęta mogą wlatywać do stropodachu, ale człowiek się tam już nie dostanie. Czyli jest to idealne, bezpieczne miejsce, gdzie nie dostają się drapieżniki, gdzie te zwierzęta są bezpieczne i nie są niepokojowe. Także te szczeliny, o których mówiłam, i proszę mieć świadomość, że to są szczeliny często naprawdę bardzo wąskie. Szczeliny między wielkimi płytami starych bloków, gdzieś pod ogródkami blacharskimi, jakieś szczelinki w ścianach, nawet już jednocentymetrowe szczeliny potrafią zmieścić nietoperze. No i tutaj kilka zdjęć. To zdjęcie u góry podoba mi się dlatego, że pewna wieś, w której zostało zrobione to zdjęcie, jest dumna ze swoich nietoperzy. To jest wieś Grabowiec i ona chwali się tym w internecie, ma swoją stronę internetową poświęconą nietoperzom właśnie w tej wsi. Także to jest fajny przykład, jak można z tych zwierząt uczynić po prostu tak naprawdę atrakcję turystyczną jakiegoś miejsca. To zdjęcie na dole to tak naprawdę bardzo dobre zobrazowanie tego, jak to są maleńkie zwierzęta. Proszę zobaczyć, że to są po prostu cegły. Pomiędzy tymi cegłami jest trochę wyłupanej spoiny i już w tym miejscu zmieścił się nietoperz. Rzeczywiście to są zupełne maluchy. To jest ciekawe miejsce obserwowane przez mojego znajomego. W tym budynku, w budynku Słowińskiego Parku Narodowego, jest bardzo duża kolonia nietoperzy, licząca 700 osobników. Przy czym jak się patrzy na ten budynek, no to może trudno wyobrazić sobie, gdzie one się zmieściły. Zaraz Państwu pokażę, gdzie one się zmieściły. To jest trochę powiększenie. Nie wiem, czy Państwo widzą tam takie troszeczkę pociemnienie na tym. Czy to widać? O tutaj. To jest takie troszeczkę pociemniała elewacja. To jest ślad wycierających się w tym miejscu futerek nietoperzy. Co wieczór tędy wychodzi na żer 700 maleńkich nietoperzy. I wraca oczywiście potem. No i tutaj to jest karlik, który właśnie sobie tam mieszka. No i tutaj powiększenie tego miejsca. Zobaczcie, ta maleńka jest aż para.
Także tylko to, że tych zwierząt jest tak dużo i rzeczywiście wytarły swoimi futerkami to ciemne miejsce, no to pozwala nam podejrzewać, że coś tam mieszka. Natomiast gdyby nie to, no to chyba nikt by nie wpadł na to, że w takiej szparze mogą rzeczywiście żyć zwierzęta i może być ich 700. Tak się w ogóle poznaje, jak w budynkach są jakieś dziury, że jest wytarte miejsce pod szparem. Tak, zawsze warto zwracać uwagę na wszystkie takie ślady. One nam mówią, że coś tam może sobie żyć. No i to jest kolejne miejsce. Budynek ocieplony, czyli takie ocieplone budynki zazwyczaj już są zupełnie nieprzyjazne dla zwierząt, nie ma tam dla nich miejsca. Natomiast na szczęście tutaj było miejsce przy mocowaniu balkonu do ściany. Proszę zobaczyć, tak to wygląda, tak balkon przylega do ściany i tam w tym najciemniejszym rogu tej obróbki blacharskiej, która jest przy balkonie, tam jest mała szpara i tam nie pamiętam, czy to było 100 czy 150, ale między 100 a 150 nietoperzy tamtędy co wieczór sobie wylatuje na żerowanie, przy czym nikt, kto mieszka w tym budynku, nie wie o tym po prostu. Przez przypadek zostało to wykryte przez mojego kolegę, który akurat spacerował tam z takim detektorem ultradźwięków i usłyszał, że tych nietoperzy gdzieś w pobliżu jest dużo, zaczął obserwować i zobaczył, że wylatują spod balkonu z takiej maleńkiej szparki. No i to jest zdjęcie bardzo wartościowego siedliska zwierząt w mieście, czyli stary blok. Stary blok, gdzie jest sto wodach i widać te otwory rzędem, prawda, pod dachem. No i są oczywiście szczeliny między wielką płytą, są różne miejsca, w których balkony są mocowane do ściany i tam też zazwyczaj są różne szczeliny. I w takim bloku może być bardzo dużo małych ptaków, w tych wszystkich miejscach bardzo dużo nietoperzy. Idealne po prostu siedlisko w mieście. Jak tak naprawdę plaster miodu w ukulu, prawda? W taki sposób. Nietoperze to bardzo cenni sąsiedzi dla nas w miastach. Wszystkie te zwierzęta są owadożerne i całe noce spędzają na pozbawianiu naszego powietrza szkodników różnych, w cudzysłowie mówię, szkodników roślin czy komarów, wszystkich tych małych zwierzątek, których my naprawdę nie lubimy i które nam uprzykrzają życie. Mam tutaj przykłady dwóch gatunków nocków i liczby, jakie odpowiadają ich żerowaniu. Więc na przykład noce krudy w czasie jednego polowania chwyta około 500 komarów. No to jest rzeczywiście całkiem sporo i każdy by się chciał pozbyć 500 komarów na przykład ze swojego ogródka. A już kolonia 500 osobników nocka dużego w ciągu lata zje aż 2 tony owadów. To można sobie wyobrazić, ile to jest 2 tony owadów. Pewnie zajęłyby naprawdę dużą część tej sali, a może całą tą salę, gdyby je ciasno upakować. Po co nietoperzom są budynki? No, z kilku przyczyn korzystają z tych budynków. Tutaj na tym większym zdjęciu mamy kolonię rozrodczą. Tak sobie właśnie nietoperze, samice nietoperzy spędzają czas wiosenno-letni. W takich miejscach jak na przykład strychy grupują się, tam rodzą swoje młode. I potem je wychowują. Przez pewien czas po porodzie one w ogóle nie latają żerować, tylko zostają w tym miejscu, gdzie jest ta kolonia rozrodcza. To są bardzo troskliwe mamy, karmią swoje dzieci mlekiem i bardzo się nimi troskliwie opiekują. Nietoperze potrzebują naszych budynków też, żeby mieć kryjówki na dzień. No bo one są zwierzętami nocnymi, w nocy są aktywne, w ciągu dnia muszą wypocząć i muszą mieć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie żaden drapieżnik ich nie zje. Także w naszych budynkach takie miejsca znajdują. W budynkach także zimują i tutaj możemy spotkać też grupy nietoperzy, na przykład w naszej piwnicy kilkadziesiąt osobników. Czasem zdarza się im też zimować w studniach na wsi, w takich studniach z betonowych kręgów. Co zagraża nietoperzom w budynkach? No więc przede wszystkim te zagrożenia są związane z ich okresem rozrodczym, czyli z okresem pomiędzy majem a sierpniem. Wtedy, jeżeli je niepokoimy, jeżeli na przykład często wchodzimy na taki strych, czy jeżeli robimy remont, to samice nietoperzy mogą ze stresu poronić, mogą swoje młode porzucić i uciec, bo ten stres będzie po prostu dla nich tak duży, będzie nie do zniesienia. Także prowadząc na przykład jakieś prace remontowe w tym okresie, musimy zwracać uwagę na to, czy nie zakłócimy życia nietoperzy, nie spowodujemy na przykład właśnie śmierci młodych osobników. Istotne jest też to, jakich środków używamy do prowadzenia remontów.
No tutaj mam na myśli przede wszystkim konserwację więźby dachowej, czyli jakiegoś drewna konstrukcyjnego, na przykład na strychu. Są takie środki, które są dla nietoperzy toksyczne, możemy po prostu te zwierzęta otruć. Można w internecie znaleźć informacje, które środki dla nich są przyjazne, a które toksyczne. Zazwyczaj to są te same środki, które przyjazne lub toksyczne są dla nas, także jeżeli zadbamy to o nietoperze, to też będziemy i swojemu zdrowiu służyć. Nietoperzom możemy zaszkodzić także, wprowadzając pewne zmiany w otoczeniu budynku, w którym one bytują. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wycinanie drzew. Nietoperze często polują w pobliżu drzew. Jeżeli my usuniemy drzewa z otoczenia budynku, czasami po prostu to siedlisko opuszczają. Jak możemy pomóc nietoperzom? No więc oczywiście po pierwsze, dostosowując termin i sposób prowadzenia remontów do tych zwierząt. Tego od nas zresztą wymaga polskie prawo. To nie jest tylko kwestia dobrego serca i empatii, tylko po prostu musimy to zrobić, jeżeli chcemy działać zgodnie z prawem. Nie można tych zwierząt przenieść. To nie jest tak, że my zadbamy o nietoperze, więc je przeniesiemy i zrobimy sobie remont. Nie, nie można tego zrobić. Nie pozwalamy na to prawo i tak naprawdę zaszkodzilibyśmy im. One, szczególnie młode nietoperze, po prostu by tego nie przeżyły. Nie można ich przenosić ani w okresie rozrodu, ani w czasie zimowania. Ważne jest, żeby tworzyć dla nich nowe siedliska, sztuczne siedliska, czyli wieszać różnego rodzaju budki, schrony. To może czasem sprawić, że one zamiast w naszym budynku będą sobie bytowały w tym stworzonym dla nich siedlisku, więc nie będą kolidowały potem na przykład z naszymi remontami. Jeżeli chcemy już remontować budynek, w którym są nietoperze, czy podejrzewamy, że mogą być nietoperze, warto jest skorzystać z pomocy chiropterologa, czyli specjalisty od nietoperzy. Taki człowiek może nam budynek zinwentaryzować pod kątem nietoperzy, czyli stwierdzić, gdzie one są, ile ich jest i powiedzieć nam, w jaki sposób my musimy dostosować nasze prace remontowe do tych zwierząt, tak żeby im nie zaszkodzić i żeby po prostu było to zgodne z prawem. Jeżeli niszczymy siedliska nietoperzy, na przykład w czasie remontu zamurujemy szczeliny między wielką płytą, gdzie nietoperze sobie bytowały, to też sprowadzamy kłopoty nie tylko na nietoperze, ale często i na siebie. Ponieważ takie nietoperze, które szukają potem rozpaczliwie jakiejś kryjówki, często wpadają do mieszkań, chowają się gdzieś za meblami, przyczepiają się do zasłony, wchodzą w różne miejsca dla nas niekorzystne, a dla nich niebezpieczne, czyli na przykład potrafią wejść do rury spustowej biegnącej od rynny, czasami tam utkwić. Zdarzały się takie sytuacje, że tych nietoperzy utkwiło kilkadziesiąt na przykład w rurze spustowej. One tam mogą umrzeć, one tam potem mogą się psuć. My mamy nieprzyjemny zapach dookoła budynku, także to jest oczywiście dla nas też niekorzystne. Rozwiązaniem jest tutaj tworzenie po prostu schronień dla nietoperzy, wieszanie budek nietoperzowych. No i tak mogą te nasze sztuczne siedliska wyglądać. To są przykłady, które takie budki, ta oczywiście ta bardzo płaska, taka szara, pierwsze dobrze się maskuje na budynku, po drugie można ją umieszczać też w warstwie ociepliny, także wtedy jest jeszcze mniej widoczna, jeszcze mniej wystaje. Tą drugą za to, taką bardziej w kształcie połowy rury, można wieszać też na przykład na drzewach, niekoniecznie na budynku. Teraz trochę o ptakach. Na początek wstępne informacje, czyli chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że ptaki w budynkach nie mieszkają, tylko się gnieżdżą i to jest różnica, ponieważ mieszka się przez cały czas, a gnieżdżą się one tylko przez jakiś krótki okres w ciągu roku. Zazwyczaj jest to najwyżej kilka miesięcy. Wyjątkiem jest tutaj gołąb miejski. To jest jedyny gatunek, który w budynku może być przez cały rok i przez cały rok może mieć pisklęta. Jeżeli ma dostatecznie dużo pokarmu i wystarczająco ciepłe, zaciszne miejsce na gniazdo, czyli na przykład stroboda czy strych, to gołąb miejski może być pisklęta równie dobrze w grudniu. Tutaj jego żadne limity okresów lęgowych nie obowiązują. Najrzadziej tak naprawdę ma pisklęta w okresie pierzenia się, który przypada na wczesną jesień, więc najrzadziej gołębie mają pisklęta tak we wrześniu, a poza tym przez cały rok mogą je mieć. Okres
marketingowy, to tak naprawdę można dwojako rozumieć to sformułowanie. Okres lęgowy według prawa to czas pomiędzy 1 marca a 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków zazwyczaj zawiera się pomiędzy tym 1 marca a 15 października, ale jest dużo krótszy niż ten okres lęgowy rozumiany przez prawo, określony przez prawo. Kolejna sprawa związana z ptakami i z budynkami to jest brudzenie budynków i wielu ludziom się ptaki w budynkach kojarzą właśnie z brudzeniem. Natomiast ja bym chciała podkreślić, że większość gatunków ptaków, które w budynkach występują, nie brudzi budynków. I najlepszym dowodem na to jest to, że większość mieszkańców budynków nie ma pojęcia, że w budynku są jakieś ptaki, o ile nie są to gołębie, które faktycznie brudzą i są dosyć głośne. Gołębie rzeczywiście brudzą wszędzie, gdzie przebywają, i przy gniazdach, i tam, gdzie siedzą, tam, gdzie sobie chodzą. Natomiast poza gołębiem są właściwie dwa gatunki, które jeszcze mogą nam elewację pobrudzić, ale pobrudzą ją tylko bezpośrednio pod gniazdem, czy powiedzmy punktowo, w jednym miejscu. To jest okrówka i pustułka. Pustułka często gnieździ się w jakichś niszach, okienek strychowych i pod takim okienkiem widać wyraźne pobielenie na elewacji. Natomiast można po prostu to zabezpieczyć jakąś tam skrzynią lęgową, jakąś desetką i te odchody nie będą na elewację spadały, nie będzie to po prostu pobrudzone. Podobnie zresztą można sobie poradzić z gniazdami okrówki, a Państwu potem takie rozwiązanie pokażę. Pozostałe gatunki ptaków nie tylko nie brudzą przy swoich gniazdach, ale też nawet wynoszą odchody piskląt poza gniazdo. Także po prostu dbają o to, żeby te pisklęta miały czysto, no żeby się zdrowo rozwijały. Miejsca gniazdowania ptaków w budynkach w terenie zabudowanym to jest w ogóle bardzo ważne miejsce, bardzo ważne siedlisko dla ptaków. Ja mam tutaj dane z badań prowadzonych w Śródmieściu Warszawy, które dobrze obrazują to, że większość ptaków w terenie zabudowanym gnieździ się w budynkach, a nie na drzewach. W Śródmieściu Warszawy w budynkach stwierdzono 17 gatunków gniazdujących ptaków, to jest rzeczywiście sporo. I było to 23% wszystkich gatunków stwierdzonych w Śródmieściu Warszawy, czyli 1/4 właściwie ptaków stwierdzonych w Śródmieściu Warszawy to są ptaki gnieżdżące się w budynkach, jeżeli chodzi o gatunki. Natomiast jeżeli chodzi o liczebność populacji lęgowej, czyli liczebność tych ptaków, które w Śródmieściu Warszawy się rozmnażają, to 80% ptaków rozmnażających się w Śródmieściu Warszawy to ptaki związane z budynkami, czyli gnieżdżące się w budynkach i które też wykluły się z jaja w gnieździe w budynku, które zrobią gniazdo w budynku. Dwie grupy gatunków ptaków korzystają z naszych budynków. Jedna grupa to te ptaki, które chętnie gnieździłyby się gdzieś indziej, no chociażby sikora modraszka. Ona bardzo chętnie zagnieździ się w dziupli, w drzewie, albo w budce lęgowej, którą dla niej powiesimy, ale jeżeli nie będzie tej dziupli, nie będzie tej budki, to ona znajdzie sobie jakąś tam dziurkę czy szczelinę w budynku. Druga grupa ptaków to są takie ptaki, które nie zagnieździłyby się gdzieś indziej i są tutaj w naszych miastach tylko dlatego, że to są budynki, czyli te sztuczne skały. Jest to grupa ptaków, która pochodzi po prostu ze środowiska skalistego. To są ptaki, które się nie przeniosą na drzewa, to trzeba podkreślić. Ja opowiem Państwu pokrótce o kilku gatunkach, tych najbardziej typowych dla polskich budynków. O jeżyku, wróblu, kawce, popnówce, no i o gołębiu miejskim już wspominałam. Gołąb miejski to też jest gatunek od budynków uzależniony, czy w ogóle od naszej budowli uzależniony. I jeżeli zniknęłyby wszystkie nasze budowle, czyli budynki czy mosty, to gołąb miejski po prostu by się nie gnieździł na tych terenach. To gołąb miejski jest uzależniony jeszcze od jednej rzeczy, od dokarmiania. I tutaj jeżeli ktoś chce ograniczać na przykład populację gołębia miejskiego gdzieś tam na swoim osiedlu czy w swoim rejonie, to jedynym sposobem skutecznym jest tak naprawdę niedokarmianie, po prostu niedokarmianie i zamykanie śmietników, tak żeby nie miał dostępu do odpadów jedzenia. Żadne inne sposoby ograniczenia populacji gołębia miejskiego nie są ani humanitarne, ani skuteczne. Na początek o jeżyku. Jeżyku, który jest takim charakterystycznym dla budynków i bardzo uzależnionym od miejsc gniazdowania w budynkach. Jeżyk jest oczywiście pod ścisłą ochroną gatunkową. Tutaj na tym zdjęciu widać, czym się różni od jaskółki. To jest zdjęcie zrobione od spodu
widać, że spód ciała jest ciemny, a u jaskółek jest jasny, co też zobaczycie potem na zdjęciu. W Polsce jeżyk jest krótko, bo przylatuje tutaj pod koniec kwietnia, na początku maja. Odlatuje zazwyczaj już do końca sierpnia, niektóre wcześniej, niektóre także później. Zdarza się jeżyki spotykać w Polsce jeszcze we wrześniu, ale to są pojedyncze ptaki pochodzące po prostu z lęków powtarzalnych. Czyli jeżeli jakieś gniazdo jeżyka zostało zniszczone, on musi zaczynać od nowa swój lęk, później składa jaja niż wszystkie pozostałe jeżyki i wtedy jego młode osiągają dojrzałość już do wyjścia z gniazda i do samodzielności, osiągają dużo później niż cała reszta. Cała reszta wchodzi do ciała do Afryki, a jeszcze te pojedyncze ptaki z lęków powtarzalnych na naszym niebie krążą. Jeżyk ma jeden lęk tylko w roku, w każdym lęku 2-3 jaja. No i tutaj kolejne zdjęcia. Na tym dużym zdjęciu w tle widać jeżyka wchodzącego do swojego gniazda, czy raczej do miejsca, w którym się gnieździ. To jest miejsce pomiędzy gzymsem pod dachem, a rolą spustową. Taka dosyć wąska szpara. Tutaj nie widać gniazda, widać tylko ptaka, który wchodzi gdzieś tam jakąś szczelinę. I to też trzeba zapamiętać, że my gniazda jeżyka nie zobaczymy, chyba że to gniazdo w jakiś tam sposób człowiek skądś wyciągnie, na przykład właśnie robiąc remont i wyrywając taką rurę spustową, prawda, wyrywając ją ze ściany, może faktycznie sprawić, że to gniazdo wypadnie i wtedy zobaczymy gniazdo jeżyka. W innym przypadku nie zobaczymy tego gniazda, bo to jest gniazdo malutkie i wciśnięte gdzieś głęboko. Te gniazda są budowane tylko z tego, co jeżyk chwyta w powietrzu. Czyli z jakichś maleńkich kurek, z jakichś maleńkich trawek, to gniazdo jest malutką taką czarką, która zmieściłaby nam się na dłoni i mieści się też w takich szczelinach. Gniazda nie tylko są ukryte, ale też chętnie są budowane w koloniach, bo jeżyk jest ptakiem, który lubi się gnieździć w koloniach. Jeżeli jest tylko taka możliwość, czyli miejsce, które pozwala na umieszczenie wielu gniazd w jednym miejscu, to jeżyk właśnie w ten sposób będzie się gnieździł. Chętnie te kolonie umieszczane są przez jeżyki w strobodachach. I tutaj nie w otworach strobodachu, ale w tej przestrzeni. One przez otwory wentylacyjne wchodzą do strobodachu i tam w środku, gdzieś na podłodze tego strobodachu, robią sobie gniazdo. Tutaj na tym zdjęciu widać jeżyki przy otworach strobodachu. Konkretnie tutaj jest jego przy otworze, a tu jest otwór, pod którym widać specyficzny ślad. To są właśnie ślady użytkowania tego miejsca przez jeżyki. Jeżyki po prostu przysiadając tam wiele razy dotykając swoim upierzeniem, dotykając ogonem pod tym otworem, w końcu zostawiły taki ciemny ślad. Nawet jeżeli jest zima czy jesień i ptaków nie ma, po takich śladach możemy stwierdzić, że to jest siedlisko ptaków. Tutaj typowy obrazek z naszych osiedli, czyli stado jeżyków z dużą prędkością lata dookoła budynku, w którym się gnieździ. No i w charakterystyczny sposób one piszczą wtedy. Ludzie myślą, że to są jaskółki, ale jaskółki nigdy się tak nie zachowują. W ten sposób zachowują się tylko jeżyki. To jest akurat budynek, w którego stropodachu była duża kolonia jeżyka. W Ursu się, no i tam musieliśmy interweniować, bo remont posuwał się w kierunku tego stropodachu i prezes spółdzielni planował ocieplanie stropodachu bez względu na to, że tam kilkadziesiąt partych ptaków się gnieździło. Także musiała być aż interwencja burmistrza tej dzielnicy, spotkania z burmistrzem i z prezesem i z ornitologami, żeby do prezesa dotarło to, że nie może tych ptaków zniszczyć, bo to są ptaki chronione. Tak wygląda jeżyk, który schwyta bardzo dużo owadów, bo to jest ptak owadożerny i chwyta owady w locie. Zobaczcie, że całe tutaj podgardle ma wypchane owadami. On w ciągu jednego dnia łapie 20 tysięcy owadów latających. No to jest naprawdę całe mnóstwo. Ja sobie policzyłam, że pojedynczy jeżyk, który przebywa w Polsce przez 3-4 miesiące, schwyta około 2,5 miliona owadów. Czyli tak naprawdę, jeżeli my stracimy jednego jeżyka, bo zabijemy go w czasie remontu budynku, to w naszym powietrzu zostanie 2,5 miliona owadów w tym sezonie. Takie właśnie budki można dla jeżyków wieszać. Co jest ważne, dla jeżyków wieszamy budki tylko na budowlach ludzkich. No przede wszystkim na budynkach, no ale można też je na przykład powiesić gdzieś na jakiejś wiadukcie czy na jakimś moście. Natomiast nie na drzewie, na budowlach. To jest budka powieszona przez naszego wolontariusza na balkonie, po prostu na zewnątrz barierki balkonowej. Jeżyki zobaczyły, że jest to bezpieczne miejsce i zagnieździły się w tej budce. Skorzystały z niej. Kolejny gatunek, tak jak jeżyk,
uzależnione od budynków. Wiele osób myśli, że wróble się gnieżdżą w krzakach. Bo to jest typowe myślenie, bo wróble w krzakach siedzą i faktycznie tam hałasują. Natomiast w krzakach się w Polsce nie gnieżdżą, ani na drzewach się w Polsce nie gnieżdżą, tylko w ludzkich budowlach. Czasami tą budowlą jest latarnia, ale zazwyczaj tą budowlą jest nasz po prostu budynek mieszkalny. Wróble, podobnie jak jeżyki, lubią się gnieździć w koloniach i tak jak widać na tym dużym zdjęciu w tle, także często w stropodachach są te kolonie umieszczane. Tutaj widać wróble w tych otworach prowadzących po prostu do stropodachu, gdzie w przestrzeni stropodachu są umieszczone gniazda. No, na tych zdjęciach na dole oczywiście widać różnicę w upierzeniu samicy i samca. To pierwsze zdjęcie to jest samiczka, to drugie to jest samiec. Różnią się wyglądy między sobą. Wróble także, tak jak jeżyki, są pod ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce, w przeciwieństwie do jeżyka, przebywają przez cały rok. Zazwyczaj w ciągu całego swojego życia nie przemieszczają się dalej niż w promieniu 2 km, czyli to są ptaki bardzo lokalne. No i tutaj przeciwieństwo jeżyka, no bo jeżyk lata aż na południe od równika, po czym wraca tutaj do nas, a wróble w tym czasie cały czas są w tej samej okolicy. Mają 2-3 lęgi w ciągu roku, dlatego też z budynków korzystają zazwyczaj dłużej niż jeżyki. Często zajmują te swoje miejsca lęgowe już pod koniec zimy. W marcu zaczynają lęgi i ten ostatni lęk może się kończyć nawet z końcem sierpnia. Budki lęgowe dla wróbli wieszamy także na budynkach, tak jak dla jeżyków. Czasami one zajmują też budki na drzewach, ale dzieje się to rzadko i tak naprawdę taka forma wspierania wróbli jest po prostu nieefektywna, bo one zazwyczaj z tych miejsc nie będą korzystały. Wróbel jest pożyteczny dla człowieka, chociaż kiedyś myślano inaczej, ponieważ wróble są ziarnojadalne i na przykład w Chinach uznano, że wróble są szkodnikami, bo zjadają ziarno na polach, więc postanowiono zabić wszystkie wróble, co niemalże się tam udało zrobić. No i okazało się, że jak zabito te wszystkie wróble, to nagle jest plaga owadów. Ponieważ wróbel, co prawda, dorosły wróbel żywi się ziarnem, ale swoje młode karmi bezkręgowcami, karmi owadami. Także też dużo tych owadów z naszego otoczenia usuwa. I tutaj ważnym dla niego pokarmem, dla jego bliskim pokarmem są pszczoły. Kilka miejsc gniazdowania wróbli to są 3 zdjęcia z 3 różnych budynków, tutaj połączone. Charakterystyczne jest właśnie takie miejsce za rurami spustowymi. Czasami w ogóle niewidoczne jest gniazdo, czasami może być widoczne, ale to jest wyjątkowe. Tutaj na tym ostatnim zdjęciu widać materiał gniazdowy, ale to tylko dlatego, że ta stara rura spustowa została wymieniona na nową, wąską, która nie wypełnia tej niszy, w której one wcześniej się już gnieździły. Wcześniej się gnieździły, przyzwyczaiły się, także za tą wąską rurą spustową też by gniazda zrobiły, no ale te gniazda tutaj wyjątkowo akurat widać. Kolejne miejsce, szczelina dylatacji w kamienicy. W takiej wąskiej szczelinie również może być gniazdo. Wejście jest bardzo wąskie, ale gdzieś głębiej jest po prostu większa jakaś tam jamka, w której gniazdo jest umieszczone. Podobnie zresztą to wygląda pod parapetami. Wejście pod ten parapet to jest zazwyczaj bardzo wąska szparka, tam maleńki kawałek, powiedzmy, tynku się wyłupał, ale głębiej pod parapetem jest więcej miejsca i tam głębiej pod parapetem właśnie jest to gniazdo. Kolejny gatunek uzależniony od miejsc gniazdowania w budynkach to jest kawka. Kawka co prawda potrafi się gnieździć poza budynkami, ale jednak i tak większość kawek w Polsce gnieździ się w budynkach. Poza budynkami kawka czasami zajmuje dziuple w drzewach, budki zawieszone na drzewach, czasami gnieździ się też w koloniach gawronów, ale większość kawek jednak w budynkach. W budynkach lubi się gnieździć w stropodachach, jeżeli są wystarczająco duże otwory prowadzące do tego stropodachu. Czasem w różnych przewodach wentylacyjnych czy w kominach. I to akurat są miejsca, które powinniśmy przed kawką zabezpieczać, bo po pierwsze może nam na przykład zatkać komin i zatrujemy się czadem. Po drugie sama może głęboko do tego komina wpaść i po prostu nie potrafić z niego wyjść. Także kominy są niebezpiecznym miejscem dla ptaków i należy je przed ptakami po prostu zabezpieczać. Kawka w Polsce może być spotkana przez cały rok. Jest również pod ścisłą ochroną gatunkową, tak jak poprzednio omawiane gatunki. Korzysta z budek lęgowych zawieszonych również na drzewach. I to jest dla nas wygodne, bo jeżeli chcemy dokonać kompensacji na przykład siedlisk na budynku, które mają zniknąć w wyniku naszego remontu, to możemy zawiesić te kawki także budki na drzewach. Nie musimy koniecznie ich wieszać na elewacji. Zazwyczaj kawka ma 1 lęk w ciągu roku i zajmuje swoje miejsca lęgowe, podobnie jak wróbel, często już pod koniec zimy.
Czasami w ogóle przez cały rok można kawkę spotkać przy tych miejscach, z których ona korzysta w budynkach. Lęgi kończy zazwyczaj do końca czerwca, czyli jeszcze niezbyt długo w budynkach będzie przebywać. Pożywienie kawki są przede wszystkim bezkręgowce, czyli też można powiedzieć z punktu widzenia człowieka w mieście jest pożyteczne. Jest to zwierzę bardzo inteligentne, tak jak zresztą wrona i sroka, które są z nią spokrewnione. Kolejny gatunek uzależniony od miejsc gniazdowania na naszych budowlach to jest kuka oknówka. Jaskółka oknówka często ma gniazda właśnie we wnękach okiennych, stąd ta nazwa. Czasami gdzieś tam pod dachem, czasami pod mostem przykleja swoje gniazda. Natomiast te gniazda zawsze są dobrze widoczne. One są po prostu przyczepione na zewnątrz, ulepione z błota. Jaskółka oknówka tutaj przyłapana właśnie w czasie zbierania materiału na gniazdo. Jest również pod ścisłą ochroną gatunkową, tak jak poprzednio omawiane gatunki. W Polsce jest mniej więcej od tego czasu co jeżyk, czyli mniej więcej od początku maja. Natomiast zostaje zazwyczaj dłużej, ponieważ młode jaskółki mogą korzystać z gniazda nawet jeszcze w trzeciej dekadzie września. To nie jest jakiś ewenement. Jaskółka oknówka ma do dwóch lęgów. Nie zawsze jest to jeden lęg, często ma dwa lęgi. I właśnie młode z drugiego lęgu mogą się chronić w gnieździe jeszcze w drugiej połowie września. Z punktu widzenia człowieka bardzo pożyteczna, tak samo jak i jeżyk, no bo zjada bardzo dużo owadów latających. Liczebność jaskółki oknówki spada, tak zresztą jak i tych poprzednich gatunków oknówków. No i to jest przykład rozwiązania problemu brudzenia elewacji. Jaskółki pod swoim gniazdem zazwyczaj zostawiają smugę odchodów. No a jeżeli podwiesimy pod gniazdem taką półeczkę, to one po prostu będą odchody będą po prostu spadały na półeczkę i nie będą brudziły elewacji. Natomiast tutaj Państwa pozwalam na to, żeby ta półeczka była niżej niż na tym zdjęciu. Ja akurat mam takie zdjęcie, natomiast generalnie gdyby półeczka była tak blisko gniazda, to prawdopodobnie sroka albo wrona wyciągnęłaby pisklepa z tego gniazda. Także półeczka powinna być niżej, jakieś pół metra mniej więcej pod gniazdem. Przepraszam o pytanie, czy ta półeczka została zamontowana w trakcie, jak już to gniazdo było, prawda? To znaczy, nie wiem, bo to nie jest moje zdjęcie. To jest akurat zdjęcie gdzieś tam z internetu. Te gniazdo zostaje przez rok, dwa, natomiast tak, przez wiele lat te spółki korzystają, więc spokojnie możemy powiedzieć taką kółeczkę na przykład jesienią. Właśnie teraz byłam na podlasie, gdzie chyba na nowo zaczęły wszystko budować, bo po prostu pełno no tak, teraz w ogóle jest taki okres, że one są w trakcie budowania gniazd. A przepraszam, czy jest jakiś sposób, żeby osiedlać oknówki? Znaczy nie ma budek dla oknówek. Znaczy są takie, powiedzmy, rodzaj budek, nazwijmy to budek, czy sztucznych gniazd takich ceramicznych, czy betonowych, jest taki rodzaj gniazd. Można to wieszać, jak nie skorzystają oknówki, to skorzystają być może wróble albo jeżyki, bo to są też ptaki, które czasami wykorzystują puste gniazda oknówek, więc i tak to siedlisko, które stworzymy, na pewno dla kogoś się przyda. Natomiast wspierać je można na przykład mając gdzieś tam w pobliżu jakąś kałużę z błotem, żeby miały z czego budować gniazdo, ale poza tym obawiam się, że raczej się ich przybawić nie da. Są też inne gatunki ptaków, które są zależne od miejsc gniazdowania w budynkach, ale to są ptaki rzadsze niż te, o których powiedziałam przedtem, czyli niż jeżyk, wróbel, kawka i gołąb miejski. Kopciuszek to jest taki mały ptaszek, który gdyby nie nasze budynki, to w ogóle na niżu by nie występował, bo on pierwotnie występował tylko w górach, tylko w skałach. Także sowy, pomysłka i kućka występują w Polsce niemal wyłącznie w budynkach, czyli te miejsca w budynkach są po prostu kluczowe w ogóle dla populacji w Polsce. A bogatka? Słucham? A bogatka? No, siłowa bogatka to tak jak sandraszka, prawda? To jest tak, że ona chętnie będzie w dziupli czy w budce na drzewie, ale ponieważ tych miejsc nie ma, no to po prostu ona wtedy ląduje w budynkach, prawda? No i tutaj a propos kopciuszka, pokażę Państwu zdjęcia. Blok ocieplony, czyli właściwie już martwy pod względem zwierząt. Tam właściwie nie ma miejsca dla zwierząt i naprawdę musiały ostro kombinować, żeby jakieś miejsce sobie znaleźć. Proszę popatrzeć na ten blok. Jest takie jedno miejsce. O tutaj.
Teraz pokażę je Państwu w przybliżeniu. Chyba jedno jedyne miejsce, z którego były w stanie skorzystać jakiekolwiek zwierzęta na tym ocieplonym budynku. To jest taka rura hydrantów, podłączenia wody po prostu. Ktoś tam napchał zresztą jakieś śmieci. I skorzystał z tego miejsca też właśnie po wciuszek. Zdecydowanie, że są pisklęta w tej dziurze. Także nawet w takim miejscu ptaki potrafią zrobić gniazdo. Tak mało po prostu w mieście jest miejsca gniazdo. Wykorzystują wszystko, co się da. Sygnalizacja uliczna. No i te sowy, o których mówiłam. Czyli Pućka, to jest zdjęcie akurat z Radomia, z takiego po prostu socjalistycznego blokowiska. Tutaj w stropodachu zagnieździły się te małe sowy. I widać na dole sowę wlatującą do takiego otworu wentylacyjnego stropodachu. No i tutaj fajne zdjęcie Dominika Kupińskiego, zdjęcie przedstawiające rodzinę pomykówek. To są bardzo rzadkie sowy, my w Warszawie nie mamy już ani jednej pary. Mamy jedną parę Pućki na Bojową Łęcę właśnie w budynku szkoły, natomiast nie mamy już żadnej pary pomykówki. Pomykówki chętnie korzystają ze strychów, chętnie korzystają z wież kościelnych. To jest dla nich charakterystyczne miejsce. Pustułka. Dla niej również budynki są bardzo ważne, chociaż nie można powiedzieć, że to jest gatunek uzależniony od budynków, ale budynki są dla niej bardzo ważne. Pustułka, mały sokół, ptak drapieżny, pożyteczna z punktu widzenia człowieka w mieście, no bo łowi gryzonie. W mieście jej populacja ma się całkiem dobrze. Wybiera miejsca takie, jak tutaj widać na zdjęciu, czyli często po prostu nisze, półotwarte, na przykład parapety okienek, często to są te okienka, które rzadko są używane, czyli okienka strychowe, czy okienka klatki schodowej. Pustułka chętnie też zagnieździ się w stropodachu, o ile tylko są wystarczająco duże otwory wentylacyjne. Często można obserwować pustułki walczące wiosną z kawkami po to, kto będzie się w stropodachu gnieździł. Cała długa lista innych gatunków, które w budynkach można spotkać i które ktoś już w budynkach spotkał. Proszę zobaczyć, że właśnie przez te małe ptaszki typu mazurek, pleszka, sikory, szpak jest dosyć częsty w budynkach. Także puszczyk, który normalnie jest związany ze starymi drzewami, z dziuplami, ale również w budynkach może występować. Oczywiście sokół wędrowny, no to w Warszawie jest oczywiste, bo mamy go na Pałacu Kultury, który jest budynkiem. Kaczki. Dzięcioł również dosyć często korzysta z budynku, bo po prostu wykuwa sobie dziuple w styropianie. Nawet kraska została stwierdzona kiedyś w budynku. To pełzacza to akurat ja sama obserwowałam w budynkach w Warszawie, w dwóch budynkach. Pełzacz, który normalnie jest związany z jakąś odstającą korą drzew. Nie ma takich drzew z odstającą korą, wszystko jest wycinane, jak wiadomo, w Warszawie. No więc pełzacz też musiał znaleźć sobie miejsce w budynku gdzieś tam. I akurat ten, którego ja obserwowałam, znalazł sobie miejsce za rurą spustową po prostu, na ścianie budynku. No i tacy też goście na naszych tarasach i balkonach, często na wysokich piętrach. Na naszej stronie Społecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków można znaleźć taki poradnik, co zrobić, jak się ma kaczkę na balkonie, bo to niestety się zdarza. I to jest pułapka ekologiczna dla tych zwierząt, bo one składają jaja na wysokich piętrach, gdzieś tam wśród jakiejś roślinności na tarasie, po czym nie są w stanie stamtąd wydostać swoich pisklęt, bo albo te pisklęta wyskoczą za matką z tego tarasu i po prostu się zabiją na dole, albo no, nie są w stanie wyskoczyć i wtedy zostają na tym tarasie i też nie są w stanie dotrzeć do zbiornika wodnego. No takim zwierzętom trzeba pomagać. Tutaj może pomóc Straż Miejska, a konkretnie Ekopatrol. Możemy zadzwonić po nich i przyjadą, powinni te, takie zwierzę odłowić i potem najlepiej te młode wypuścić razem z matką na zbiornik wodny, a jak matki się nie uda schwytać, to można takie młode wypuścić po prostu do innej matki, która ma młode podobnej wielkości, bo akurat kaczki na szczęście chętnie adoptują pisklęta innych matek. No i sokoły na balkonie nabielone. No tak, oczywiście. O sokole wędrownym mówiłam, tak, że on też może występować w budynkach, jak najbardziej. No tutaj te nasze sztuczne skały też się sprawdzają. Krótkie podsumowanie, gdzie te ptaki występują. I jak widać, te miejsca pokrywają się też z miejscami nietoperzowymi. Nietoperze mają jeszcze swoje specyficzne, dodatkowe miejsca, ale wszystkie te tutaj, czyli stropodachy, różne szczeliny w elewacji, to wszystko są miejsca, w których mogą być ptaki i nietoperze.
strochodachy, w zależności od tego, jakie mają otwory wentylacyjne, to strochodachy mogą być miejscem gniazdowania różnych gatunków ptaków. Jak te otwory są duże, około 10 cm, to możemy mieć gołębia w strochodachu. Natomiast jak otwory są mniejsze, powiedzmy około 8 cm, to z tych strochodachów będą korzystały kawki czy pustułki. Jeżeli otwory są zupełnie małe, nawet od 4 cm, to mogą z nich korzystać małe ptaki, takie jak chociażby jeżyki czy wróble. No i oczywiście równie dobrze, na przykład szpak też może sobie z takiego strochodachu korzystać, czy różne inne dziuplaki. Poza strochodachami, które są najcenniejszym miejscem dla ptaków w mieście, poza strochodachami miejscem chętnie używanym są różne szczeliny w elewacji. I tu znowu tak samo jak w przypadku nietoperzy. Szczeliny między wielkimi płytami, pod parapetami czy pod obróbkami blacharskimi są często przez ptaki zajęte. Również różne szczeliny np. za blachą falistą, którą czasem są pokryte ściany, czy za jakimiś płytami azbestowymi, którymi też jeszcze czasem są ściany w starych blokach pokryte. Też za rurami spustowymi, za rynnami, gdzieś pod dachówkami, w kominach, w różnych otworach wentylacyjnych. Wszędzie można w takich budynkach spotkać. No i na strychach. Na strychach nie wszystkie gatunki, ale na przykład gołębia możemy na strychu jak najbardziej mieć. No i to jest taki kolejny przykład budynku atrakcyjnego dla zwierząt, a może mało atrakcyjnego dla ludzi z wyglądu. Budynek na Saskiej Kępie. Zwrócono się do mnie o zrobienie opinii ornitologicznej dla tego budynku, przy czym oczywiście pan ze wspólnoty zrobił taki wstęp, jaki zazwyczaj jest robiony, czyli nie ma u nas żadnych ptaków, ale jest takie wymaganie, żebyśmy mieli opinię ornitologiczną, to niech pani nam napisze, że nie ma żadnych ptaków. No więc ja powiedziałam, że to nie jest takie proste, żeby tak od razu stwierdzić, że ich nie ma, trzeba to poobserwować. No i okazało się, że ptaków było bardzo dużo, do tego stopnia, że Wydział Architektury na Pradze Południe w ogóle nie wydał zgody na ocieplanie budynku w sezonie rękowym. Tak dużo było ptaków. Zazwyczaj ptaków jest mniej i można to ocieplanie pogodzić z obecnością ptaków, ale tutaj one były tak równomiernie rozmieszczone na budynku, że się nie dało. Były tutaj przede wszystkim pod parapetami, za rurą spustową był pełzacz, pod parapetem na parterze była modraszka, pod parapetami wyżej były wróble i mazurki, były też jeżyki i jeszcze w jednym miejscu pod krawędzią dachu były wróble. Pod tą krawędzią dachu, gdzie jest po prostu taki cień i nie widać żadnej szczeliny, i jednak w tym cieniu szczelina jakaś była, bo po prostu wróble tam wchodziły. Tutaj trochę takiego wróbla widać, który już siedzi przy tej swojej szczelinie, a za chwilę po prostu w niej zniknie. I wymagało to obserwacji przeprowadzonej najlepiej rano, bo wtedy ptaki są najbardziej aktywne, żeby stwierdzić, jak dużo tutaj było ptaków. Nie wiem, czy były nietoperze, bo ja sprawdzałam tylko pod kątem ptaków. Pewnie nietoperze też były. No i krótko powiem Państwu o sytuacji trzech gatunków najściślej związanych z budynkami, czyli jeżyka, wróbla i kawki. Spadek liczebności. Generalnie to jest charakterystyczne dla wszystkich tych gatunków w tej chwili w całej Europie, w Polsce również. W Polsce nie mamy dokładnych danych liczbowych, jeżeli chodzi o jeżyka, no ale ten spadek po prostu widać. Wszyscy, którzy mieszkają w miastach i obserwują te ptaki, sygnalizują to, że widzą, że jeżyka jest coraz mniej. I Państwo też na pewno to widzą, że na przykład na osiedlach, takich starych blokowiskach, gdzie kiedyś było mnóstwo jeżyków i po prostu całe osiedle aż piszczało z tych jeżyków, to po ociepleniu to osiedle jest ciche po prostu. Tam nie ma czujników, prawda? Mamy dane za to z Niemiec Wschodnich. Tam po roku 90 liczebność jeżyka spadła o prawie 60%. No, pewnie u nas jest podobnie, dlatego że u nas jest po pierwsze podobna zabudowa, po drugie w podobnym czasie zaczęły się remonty. Pojawiły się pieniądze na remonty, na dofinansowania. No i oczywiście razem z remontami kolejne budynki stają się dla jeżyka niedostępne. Jeżyk obniża swoją liczebność też w innych miejscach w Europie. Mamy też dane z Wielkiej Brytanii, gdzie można powiedzieć, że mniej więcej o połowę liczebność jeżyka w ostatnich latach spadła. Został tam zresztą uznany za gatunek o podwyższonym ryzyku wyginięcia. Z wróblem jest bardzo podobnie. Tutaj akurat mamy dane liczbowe z Warszawy. Mniej więcej o 40% jego liczebność w Warszawie spadła w ostatnich latach. Ja pamiętam, że na którejś konferencji ptasiej kolega, który prowadził tutaj badania wróbla w Warszawie, mówił, że nawet to już jest 50%, a nie 40%.
centrach wielu miast, dużych miast w Europie Zachodniej wróbel właściwie już można powiedzieć, że prawie że wyginął. Jest tam bardzo trudno wróbla zobaczyć. W Holandii nawet został uznany za gatunek zagrożony i umieszczony na czerwonej liście gatunków zwierząt. Także rzeczywiście ten wróbel ma się kiepsko i coraz mniej pospolity się staje, czy już może w ogóle nie jest pospolity. Z kawką jest podobnie, spadek liczebności w Europie, także w Polsce, chociaż w Polsce ona się ma znacznie lepiej niż w tej Europie Zachodniej, bo takie liczby jak na przykład 100 par kawek w Berlinie, no to takie liczby to jeszcze mogą być na jakimś dużym osiedlu w Warszawie, prawda? 100 par kawek. A tutaj w całym mieście w Berlinie 100 par. Jakiś czas temu w Pradze stwierdzono, że jest już tylko 80 par. W ogóle w Czechach, w Niemczech, w Austrii kawki jest bardzo mało i jest uważana za gatunek zagrożony. Jedną z głównych przyczyn, jaką się podaje, jeżeli chodzi o ten spadek liczebności kawki, zresztą tak samo jeżyka i wróbla, to jest właśnie modernizacja budownictwa. I to ta modernizacja budownictwa to jest zarówno remontowanie starych budynków, które przestają mieć jakiekolwiek zakamarki do ptaku, jak i budowanie nowych budynków, które są właśnie też pozbawione tych ptasich miejsc. Są po prostu gładkie i antyptasie. Dodatkowym takim czynnikiem, który szkodzi niektórym gatunkom ptaków, na przykład wróblowi, jest sposób pielęgnacji zieleni w mieście. No ten sposób pielęgnacji zieleni, który obejmuje krótkie koszenie trawy, wygrabianie suchych liści, wygrabianie ściółki, stosowanie różnych oprysków przeciwko owadom czy przeciwko chwastom, no po prostu taka zieleń staje się martwa tak naprawdę, jeżeli chodzi o małe zwierzęta, bezkręgowce i mało jest tam też nasion roślin, którymi się żywi wróbel i po prostu taka zieleń staje się no, zupełnie nieatrakcyjna dla ptaków. Tak nie mają krzewów. Tak nie mają po prostu tam co jeść. Wycinanie krzewów też ma znaczenie, bo jak Państwo na pewno zauważyli, na przykład wróble lubią bardzo takie kryjówki w krzewach. Zazwyczaj tam właśnie już po opuszczeniu gniazd, kiedy całe rodzinki wróbli już sobie latają w grupach i młode ptaki uczą się życia, właśnie w krzewach szukają kryjówek. Za głównego winowajcę tego spadku liczebności ptaków związanych z budynkami uważa się ocieplanie budynków. Ocieplanie budynków oczywiście jest potrzebne i jest przyjazne środowisku, ponieważ zużywamy mniej na przykład paliw kopalnych, żeby ogrzewać nasze budynki, mniej płacimy za ogrzewanie, no to jest bardzo pożądany efekt. Natomiast trzeba pamiętać, że prawidłowo prowadzone ocieplanie to jest prowadzenie tych prac zgodnie z prawem, które nie tylko chroni atmosferę przed zanieczyszczeniami, ale chroni też ptaki. Chroni ptaki, które występują w budynku. Niestety zazwyczaj ocieplenia są prowadzone nieprawidłowo, czyli niezgodnie z prawem, bo ptaki czy nietoperze w czasie tych ociepleń po prostu cierpią. Tracą swoje siedliska. Budynek po ociepleniu zazwyczaj właśnie jest już gładki i zupełnie nie ma w nim miejsca ani dla nietoperza, ani dla ptaków. Zdarzyło się wyjątkowo w tym ocieplanym budynku, który Państwu pokazywałam, że było jakieś miejsce dla nietoperzy, ale to tylko dlatego, że była jakaś niedoróbka gdzieś tam przy balkonie, została szczelina. Natomiast gdyby to wszystko było dobrze wykonane, to by nie zostało dla nietoperzy i dla ptaków tam po prostu nic. Niestety w czasie remontów znikają nie tylko siedliska ptaków, ale po prostu zabijane są też ptaki. Zabijane są pisklęta w gniazdach, zamurowywane po prostu żywcem. Zamykane są w stropodachach zarówno pisklęta, jak i ptaki dorosłe. Te stropodachy notorycznie są kratowane w czasie remontów. I jeżeli taki stropodach zakratujemy, w ciągu jednego dnia możemy zabić kilkadziesiąt albo więcej nawet ptaków. Bo wyobraźmy sobie, że tam jest kilkadziesiąt par jeżyków, które wysiadują swoje, prawda, wysiadują jaja w gniazdach. Albo które na przykład w każdym gnieździe mają już po 2-3 pisklęta. No to wyobraźmy sobie, ile tych ptaków naraz zostaje zabitych, kiedy stropodach jest zakratowany. Dorosłe ptaki giną czasami także w wyniku sposobu prowadzenia prac. Tutaj mam na myśli jeżyki, które latają tak szybko i często tak na pamięć, że nie są na przykład w stanie wymijać rusztowań. One po prostu rozbijają się o te rusztowania, spadają na ziemię, mogą zginąć albo na miejscu, albo mogą zginąć później, na przykład w wyniku po prostu obrzęku mózgu, który postępuje przez jakiś czas po tym urazie. Jeżyki, które są ptakami bardzo konserwatywnymi, jeżeli chodzi o korzystanie z miejsc gniazdowania, bardzo się przyzwyczajają do tych swoich starych miejsc. Jeżeli
na przykład remontujemy budynek, pozaklejamy im te ich siedliska, nawet bez gniazd, nawet niech tam nie będzie jeszcze gniazd. Jeżeli przylatują, tych siedlisk już nie ma, budynek jest zamknięty, a te jeżeli potrafią się dobijać do tych miejsc, po prostu czasem aż nawet padają z wyczerpania. Tak bardzo są do tych miejsc przyzwyczajone. Największym zagrożeniem ocieplenia budynków, czy w ogóle modernizacja budownictwa, jest oczywiście dla tych gatunków uzależnionych od miejsc znajdowania w budynkach. No bo właśnie te sikory czy szpaki mogą się świetnie zagnieździć w budce na drzewie, natomiast jeżyki, wróble czy kawki, no po prostu nie. One, przede wszystkim wróbel i jeżyk, jeżeli nie będą miały miejsca na budynku, no to po prostu one znikną. Nie będą miały rynku w tym roku, nie będą w ogóle w którymś momencie znikną z naszego otoczenia. Bardzo ważną sprawą w przypadku ocieplenia budynków jest to, żeby pamiętać, że ten efekt ocieplania budynków kumuluje się. Czasem myślę, że ludzie wyobrażają sobie tak, no jedno gniazdo wróbla, no trudno, zniszczymy, ale to przecież nic nie szkodzi, bo jest tyle innych gniazd. Tylko jeżeli w każdym budynku, który jest remontowany, zniszczymy jedno gniazdo wróbla, to w efekcie, remontując całe miasto, zniszczymy wszystkie po prostu wróble, całą populację wróbla na tym terenie, prawda? Bo one są po prostu podzielone, cała ta populacja jest podzielona właśnie na takie pojedyncze gniazda, na takie pojedyncze budynki. Kilka zdjęć z ocieplanych budynków. To jest samica Pleszki, która siedziała sobie na windzie, z której był ocieplany budynek. Samica Pleszki się gnieździła w stropodachu. Nie wiem, co się stało z jej gniazdem. Nie wiem, czy ono przetrwało, czy też zostało zaklejone. No, to są zdjęcia z budynków już ocieplonych. U góry wróble przy takich otworach wentylacyjnych do stropodachu, które właśnie zostały zakratowane. No jeżeli tam są pistolety, no to po prostu są skazane na śmierć. Nawet jeżeli te wróble będą przez jakiś czas przez tą kratkę karmiły te swoje pistolety, no to w nieskończoność tego nie będą robić, więc w końcu te pistolety tam umrą. Na dole zdjęcie kawek, które również dobijają się do zniszczonego siedliska. Jeżeli w środku są pisklęta, mają pewną szansę, ponieważ kawki są na tyle silne, mają mocne dzioby, mocne pazury, są na tyle inteligentne, że potrafią takie kratki po jakimś czasie wyrwać, jeżeli rzeczywiście pracują z dużą determinacją. Natomiast nie wiadomo, czy ten czas będzie wystarczający, żeby pisklęta przeżyły, czy jak te kratki zostaną wyrwane, to może już pisklęta nie będą żyły. To ostatnie zdjęcie to jest inna sytuacja. Na rogu budynku zawsze ten styropian to jest taka gruba warstwa, prawda? Jak sobie wyobrazimy, to ta warstwa na rogu budynku jest gruba, jeżeli by wzdłuż ściany prowadzić na przykład dziuplę. No i rzeczywiście tutaj tą dziuplę wykuł dziecią. Dziuplę zajął potem szpak, którego widzimy właśnie wychodzącego z dziupli. Natomiast dla spółdzielni mieszkaniowej to oczywiście było zniszczenie elewacji. Więc nie bacząc na to, że jest obtarło objęte ścisłą ochroną, że są tam pisklęta, no po prostu zostało miejsce zamurowane. Tak jakby nie można było poczekać na to, aż te pisklęta opuszczą gniazdo i zamurować to dopiero potem. Przepraszam, a to mógłby to z tym zrobić? No przecież ja nie wiem, czy ktoś coś z tym zrobi. To jest zdjęcie, które mam od profesora Alwiniaka. Nie wiem, czy ktoś coś z tym zrobi. No najwyraźniej się no, dostało. No bo facet już po prostu jest, no zaraz będzie przyklepany, no nic nie wiesz. Nie wiem, bo to zdjęcie mamy od profesora Uniaka, także nie wiem, musiałabyś zapytać profesora Uniaka, jeżeli pamiętam tę sytuację. Natomiast no, to się dzieje wszędzie. Tutaj akurat to jest spektakularne, bo widzieliśmy tego ptaszka, jak wychodzi z dziupli, prawda? Ale nie widzimy zazwyczaj na przykład tych wszystkich jeżyków, które są zamurowane, tak? Czy zamknięte kratkami. Po prostu nie widzimy ich, więc to może mniej działa na wyobraźnię, no ale. A w tym stropodachu może zginąć znacznie więcej ptaków, niż zginęło w tej dziurze w elewacji. No, co można w tej sytuacji zrobić? No, można na pewno interweniować i na naszej stronie internetowej Społecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest zawieszony taki poradnik interwencyjny z wyciągiem z przepisów prawa i tam mniej więcej mają Państwo napisane, co może zrobić zwykły obywatel, w jaki sposób udokumentować to, co się dzieje, żeby potem móc z tej dokumentacji dobrze skorzystać, na przykład dać ją policji, czy gdzieś tam pokazać ją w sądzie, jeżeli do tego dojdzie. Zazwyczaj do takiego momentu aż nie dochodzi. Zazwyczaj jednak udaje się wcześniej osiągnąć, powiedzmy, pewien skutek tej interwencji, czyli na przykład to, że nie będą zamurowywane ptaki, czy że stropodach zostanie otwarty. Na naszej stronie znajdziecie właśnie ten poradnik z przepisami prawa.
takimi podstawowymi, które są wypisane w jednym miejscu z różnych aktów prawnych, z różnych ustaw. Możecie też na naszej stronie w takim dziale artykułów w takich budynkach znaleźć kilka opisów skutecznych interwencji, takich interwencji przeprowadzonych przez zwykłe osoby z ulicy. Na zasadzie, że szła pani z psem i zobaczyła, że krawki dobijają się do, prawda, do gniazd zamkniętych kratkami. I naprawdę determinacja i świadomość tego, że jest to łamanie prawa i determinacja takiej interwencji sprawia, że udaje się ludziom naprawdę tak jak tak uratować. No, co możemy zrobić dla tych ptaków? No więc możemy oczywiście interweniować, możemy też przestrzegać prawa, kiedy my sami prowadzimy remonty naszych domów, prawda? Czy kiedy nasza spółdzielnia prowadzi na przykład remont naszego bloku, możemy mieć oko na to, co się dzieje i ewentualnie interweniować, jeżeli coś złego się będzie działo. Niestety w większości, myślę, przypadków remontów budynków prawo nie jest przestrzegane, a bardzo dużo jest, jak widzicie, aktów prawnych, w których można znaleźć przepisy chroniące ptaki i nietoperze związane z budynkami. Poczynając od podstawowej tutaj ustawy o ochronie przyrody, przez rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, także ustawa o ochronie zwierząt chroni te wszystkie zwierzęta, które w budynkach bytują, także ustawa prawa ochrony środowiska, ustawa prawo budowlane, tak zwana ustawa szkodowa, czyli ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Również ustawa kodeks karny ma przepisy, które dotyczą ochrony zwierząt, czyli również tych zwierząt bytujących w budynkach. Jeśli chodzi o tę ustawę szkodową, to powiem o niej tylko kilka słów. Ustawa szkodowa pozwala nam odzyskać siedliska dla zwierząt. Czyli jeżeli na przykład wiemy, że w jakimś budynku w stropodachu gnieździło się 10 par jeżyków, a stropodach został zakratowany i jeżyki nie mają już tam dostępu, to jeżeli złożymy taką informację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to możemy uzyskać to, że inwestor będzie musiał siedlisko odtworzyć. Czyli jeżeli nie będzie mógł otworzyć stropodachu dla jeżyków, na przykład będzie musiał zawiesić 10 budek lęgowych dla ptaków. Także ustawa szkodowa pozwala nam działać już po fakcie. Jeżeli coś się stało, jeżeli już jakieś siedlisko zostało zniszczone, musimy mieć dobrze udokumentowane, ile, jakich gatunków ptaków wcześniej w tym miejscu było i wtedy możemy dla tych ptaków uzyskać rekompensatę. A przecież mam takie pytanie, bo rozumiem, że trzeba udowodnić, że wcześniej tam były te jeżyki, w tym jakby tam gniazdowały, tak? A na przykład gdybyśmy była sytuacja, że był stropodach otwarty, potem widzę, że są zakratowane, natomiast jakby nie mam jakby informacji, że tam wcześniej coś mieszkało. Czy jest jakiś obowiązek ustawienia takich domków w przypadku kratowania? Nie, tylko wtedy, kiedy wiemy, że kiedykolwiek korzystały z tego jakieś ptaki czy nietoperze, prawda? Jeżeli pan zaobserwował, że wchodzi tam też jeden jeżyk, chociaż raz, to może pan już to zgłosić. No rozumiem. Króciutko opowiem o najważniejszych przepisach, bo nie będę mówiła o wszystkich, te wszystkie to są u nas na stronie dostępne w tym wyciągu z przepisów prawa. Króciutko powiem o najważniejszych. Po pierwsze, wszystkie gatunki ptaków i nietoperzy, które gnieżdżą się w naszych budynkach, są pod ochroną i możemy je znaleźć w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Tam są wypisane wszystkie gatunki, które są pod ochroną. Również gołąb miejski jest objęty ochroną gatunkową, z tym, że jest to tak zwana ochrona częściowa. Ta nazwa ochrona częściowa to jest bardzo w ogóle nieszczęśliwy termin, dlatego że ludzie myślą, że to znaczy, że czasami jest chroniony, a czasami jest niechroniony, tak? Albo że jest chroniony, ale tylko w sezonie lęgowym. To jest nieprawda. Ochrona częściowa oznacza tylko to, że pewne zezwolenia, na przykład łatwiej nam jest uzyskać. Czasami łatwiej jest nam uzyskać na przykład zezwolenie na płoszenie gołębi niż na płoszenie, nie wiem, pusturek, tak? Pewnie będzie nam łatwiej uzyskać, bo pusturka jest pod ochroną ścisłą, a gołąb pod ochroną ścisłą. Ochrona ścisła co oznacza? Tak naprawdę wszystkie zakazy, które obowiązują w stosunku do zwierząt objętych ochroną ścisłą czy ochroną częściową, to są te same zakazy. My nie możemy teraz... Czyli proszę wymienić takie najważniejsze. To za chwilę będzie, o tym slajd. Tak, tak, tak. To, co jest bardzo też ważne i o czym mówi to rozporządzenie, to, że my mamy obowiązek, my, czyli wszyscy, którzy w Polsce
przebywamy i prowadzimy remonty, my mamy obowiązek dostosowania terminów i sposobów wykonania prac remontowych, także budowlanych i różnych innych, do zwierząt chronionych i ich siedlisk. Czyli jeżeli mamy w budynku zwierzęta chronione, ptaki i nietoperze, ich siedliska, to prawo nakłada na nas obowiązek dostosowania naszych remontów do tych zwierząt. To nie jest dobre serce i to nie jest to, że niektórzy miłośnicy zwierząt się dostosują, a inni nie lubią nietoperzy, to się nie dostosują. Każdy musi się dostosować, po prostu. Takie mamy w Polsce prawo. Ochrona gatunkowa, która obejmuje ptaki i nietoperze w budynkach, i tu mówię o wszystkich gatunkach, włącznie z gołębiem miejskim, to przede wszystkim system różnych zakazów. I tych zakazów jest tam bardzo dużo. Nie wolno na tych zwierząt zabijać, nie wolno okaleczać ich, chwytać, nie wolno ich w żaden sposób przetrzymywać, czyli nie możemy na przykład zrobić tak, że zabierzemy jakieś nietoperze czy ptaszki z budynku, przetrzymamy je u siebie w domu na czas remontu. Jest to niedozwolone. Nie wolno oczywiście niszczyć gniazd, niszczyć jaj, ani żadnych form rozwojowych, czyli na przykład histląsk. Nie można też niszczyć siedlisk, czyli jeżeli chcemy na przykład zakleić szczeliny pomiędzy wielką płytą, w których wiemy, że powiedzmy w sezonie lęgowym są ptaki, a my chcemy je zakleić zimą, to my też nie możemy tego zrobić bez zezwolenia, ponieważ będzie to zniszczenie siedliska. Zezwolenie możemy otrzymać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, składamy tam wniosek i na pewno dostaniemy takie zezwolenie na zniszczenie siedliska, tylko że warunkiem będzie kompensacja, czyli po prostu powieszenie odpowiedniej liczby budek lęgowych dla odpowiednich gatunków, czy to ptaków, czy to nietoperzy. A ścięcie drzewa w dziuplą? Jeżeli w tej dziupli kiedykolwiek były jakieś ptaki czy nietoperze, to na pewno też musimy mieć zgodę na zniszczenie siedliska, bo jest to po prostu siedlisko gatunków chronionych. To znaczy, jeżeli było gniazdo, czy jeżeli przysiadały, przylatywały na przykład i siadały i tam odpoczywały? Siedliskiem jest zarówno miejsce odpoczynku, żerowania, jak i miejsce to, które jest zajmowane w czasie lęków. Także odpoczynek i żerowanie w jakimś miejscu też oznaczają, że to jest siedlisko. Czyli można było wymagać od spółdzielni, żeby postawili coś? Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli zniszczona jest dziupla, w której wiemy, że korzystał taki czy inny gatunek, to powinna być powieszona budka lęgowa dla takiego właśnie gatunku. Mhm. Samo z gowronami jest, jak jest kolejna gowrona, to też drzewa na pewno. No tak, no oczywiście. A jak przylatywały jabłuszki zimą? I tak, nie, właśnie to jest chyba co ciekawe, bo to było miejsce, gdzie siadały wszystkie ptaki, jakie można było spotkać tam. Tak, siedliskiem, tak jak mówię, siedliskiem jest też miejsce odpoczynku i żerowania, no, także jak najbardziej można takie pismo wystosować, powołać się na odpowiednie tutaj przepisy prawa. Te przepisy znajdzie Pani na naszej stronie internetowej, prawda? Kontynuując, jakie jeszcze są zakazy wobec ptaków i nietoperzy w budynkach? Niszczenia gniazd, zimowisk i innych schronień, także płoszenia i niepokojenia. I tu jest bardzo istotne, ja to podkreślam, określam to na slajdzie w innym kolorze, dlatego że to płoszenie i niepokojenie to nie jest tylko to, że te ptaki przemieszczą się w inne miejsce, tylko to jest często strata lęgów. Ptaki boją się karmić swoje piskręta, bo boją się na przykład rusztowań i boją się ludzi na rusztowaniach. Są płoszone przez tych ludzi na rusztowaniach i nie będą karmiły pisklo, to w wyniku czego pisklęta umrą z głodu, prawda? Tak samo nietoperze, będziemy je płoszyć, spowodujemy śmierć młodych osobników. Także to płoszenie i niepokojenie naprawdę ma bardzo poważny skutek. To nie jest tylko to, że one się troszkę zdenerwują i sobie polecą w inne miejsce. Co wolno, jeśli chodzi o tą ochronę gatunkową? Więc bez pytania się kogokolwiek o zgodę możemy niszczyć puste gniazda ptasie i innych zwierząt, zarówno w budynkach, jak i na terenach zieleni, ale tylko po okresie lęgowym i tylko jeżeli są oczywiście puste, to podkreślam. Po okresie lęgowym, czyli w czasie od 16 października do końca lutego możemy te gniazda usuwać, ale to jest ważne, nie zwalnia nas to z obowiązku uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedliska, to o czym Pani mówi. Jeżeli na przykład mamy gniazdo na drzewie i to drzewo ma być ścięte, to, że my usuniemy to gniazdo, bo nam wolno, bo jest późna jesień, to nie znaczy, że my możemy ściąć to drzewo bez pozwolenia na zniszczenie siedliska, bo siedlisko jest czymś zupełnie innym niż gniazdo.
gniazdo wolno nam usunąć, ale na zniszczenie siedliska zawsze musimy mieć zgodę regionalnych dyrekcji. Jak można potem rekompensować to? Na przykład bronie albo usunięcie gniazda. No, przed posadzeniem jakichś drzew. Ale to już nie to samo. No, wie pani, no nie to samo, no ale czasami jakieś drzewo wycięte musi być i wtedy możemy po prostu dokonać kompensacji. Na tej zasadzie oni zaklejają te stropodachy i potem przylatują jeżyki. No tak, ale to też jest konieczna kompensacja. Jeżeli chodzi o stropodachy, to też podkreślam zawsze, że nawet jeżeli zamykamy je zimą, a wiemy, że kiedyś jakieś ptaki korzystały, to i tak musimy mieć zgodę na zniszczenie siedliska. Siedlisko jest przez okrągły rok. To nie jest tak, że siedlisko jest tylko w momencie, jak ptak tam właśnie przebywa. Nie, jak tam kiedykolwiek przebywał, to już jest to siedlisko. Odstępstwa od zakazów tych innych poza usuwaniem pustych gniazd w odpowiednim terminie, odstępstwa od zakazów wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wydawane są na specjalny wniosek i taki wniosek zazwyczaj wisi gdzieś tam na stronach RDOŚ-u. Zazwyczaj do takiego wniosku, jak już go składamy, musimy dołączyć opinię ornitologiczną, w której będzie napisane, jakie to są ptaki, jakie gatunki, ile par i co tam, jakim sposobem chcemy zrobić. Tak? Tutaj przykładem, na co takie wnioski się składa, to na przykład jest to wniosek na płoszenie gołębi. Chcemy płosić gołębie, bo zagnieździły się nam na strychu, bo na przykład było wybite okienko. Teraz chcemy zamknąć to okienko i musimy te gołębie wypłoszyć. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może się na to zgodzić, pod warunkiem, że będzie to wykonane humanitarnie, pod warunkiem, że będzie dokładnie wiedziała, kto, w jaki sposób i kiedy będzie to wykonywał. Także ustawa Prawo budowlane ma takie zapisy, które chronią zwierzęta występujące w budynkach. I tu zazwyczaj budowlańcy tego nie wiedzą i czasem mówią nawet coś takiego, że no, u nas to obowiązuje prawo budowlane, nas to nie obowiązuje ustawa o ochronie przyrody. No, po pierwsze to jest nieprawda, bo ustawa o ochronie przyrody obowiązuje wszystkich, którzy w Polsce w ogóle przebywają, bo wszystkie przepisy prawa, jakie tu są, obowiązują wszystkich mieszkańców tego kraju. Natomiast również ustawa prawo budowlane mówi o ochronie przyrody w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Po pierwsze, mówi, że tą przyrodę, czyli środowisko przyrodnicze trzeba chronić. Po drugie, mówi, kto jest odpowiedzialny za chronienie przyrody w czasie budowy, czyli w czasie na przykład ocieplania budynku. Odpowiedzialny jest kierownik budowy. Czyli jeżeli kierownik się nie zna na ptakach i nie wie, czy ptaki albo nietoperze w budynku mogą być, to i tak ma obowiązek innymi środkami zapewnić tą ochronę, czyli na przykład po prostu wziąć specjalistę ornitologa czy chiropterologa, który mu powie, są takie i takie zwierzęta, trzeba je chronić w taki i taki sposób. Jeżeli kierownik budowy nie wywiązuje się z tego obowiązku, czyli na remontowanym budynku ptaki lub nietoperze są zagrożone, na przykład chociażby płoszone, to PINB, czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ma obowiązek wstrzymania takich prac. I to nie jest tak, że może wstrzymać lub nie, tylko ma obowiązek. Również na naszej stronie internetowej, w tym dziale dotyczącym ptaków w budynkach, wisi taka interpretacja prawna wykonana przez profesora Radeckiego, interpretacja prawna tych przepisów, gdzie profesor Radecki odpowiada na pytanie dotyczące jeżyków zagrożonych w czasie remontu budynku. I wyraźnie interpretuje to w ten sposób, że organ, czyli PINB, ma obowiązek wstrzymania takich prac, a jeżeli ich nie wstrzyma, to tak naprawdę popełnia przestępstwo z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Może mogą sobie Państwo to doczytać u nas na stronie. To jest bardzo ciekawa interpretacja przepisu. Przepisy karne. Jeżeli ptaki czy nietoperze na budynku są w jakiś sposób zagrożone, są na przykład zabijane, zamurowywane, to sprawcą grozi grzywna lub areszt, także nawiązka. Tutaj są wypisane przykłady takich kar, oczywiście poza wstrzymaniem prac na budynku. Natomiast powiem Państwu z doświadczenia, że ci ludzie, którzy prowadzą remonty budynków, bardziej się obawiają tego wstrzymania prac niż sądu, prokuratora i tych kar tutaj. Zazwyczaj to często jest lekceważone i ludzie sobie myślą, a będzie niska szkodliwość czynu, nic się nie stanie. Natomiast jak już mają wstrzymane prace, jak PINB wstrzymuje, to wstrzymuje pracę do 15 października, to wtedy jest już poważny problem, bo się okazuje, że tak naprawdę
wtedy taka firma remontowa ma wtedy poważne problemy. O tym Państwu już mówiłam, że na przykład zamykanie stropodachów czy niszczenie siedlisk trzeba mieć zgodę RDOŚ przez cały rok. To tutaj nie ma znaczenia pora roku, kiedy my to robimy. Ochrona przyrody, także tej występującej na budynkach, to jest obowiązek zarówno osób prywatnych, osób fizycznych, jak i organów administracji publicznej. I to podkreślała na przykład pani z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie ostatnio na prezentacji, którą ja widziałam. Jest to obowiązek wynikający z artykułu 4 ustawy o ochronie przyrody, ale także narzucony nam przez konstytucję, bo w konstytucji przyroda jest określona jako dobro narodowe. Także to nie jest tak, że ktoś może sobie prywatnie dysponować jeżykami na swoim budynku, tylko te jeżyki są naszym dobrem narodowym. Co możemy zrobić dla ptaków? No więc tak naprawdę to, co możemy dla nich zrobić, jest bardzo podobne do tego, co możemy zrobić dla nietoperzy. Czyli po pierwsze chronić przed zniszczeniem kolonii rozrodczych w przypadku nietoperzy, czy na przykład lęków w przypadku ptaków. Chronić przed zamurowaniem. I tutaj oczywiście znowu to dostosowanie obowiązkowe w naszym prawie, dostosowanie terminu i sposobu prowadzenia remontu do ptaków, do nietoperzy. Możemy też chronić przed utratą siedlisk, czyli pilnować tego, żeby siedliska, które muszą być zniszczone, były kompensowane, były wieszane budki, no i tworzyć nowe siedliska, takie miejsca dla nich bezpieczne, czyli wieszać budki, najpierw w takich miejscach, gdzie będziemy mieli nad nimi kontrolę, gdzie będziemy wiedzieli, że nikt tych budek nie zniszczy i nic złego się nie stanie tym zwierzętom. No i tutaj kilka przykładów. To duże zdjęcie budynku, to jest zdjęcie budynku z miasteczka Gowelier w Szwajcarii. Ja bardzo ten przykład lubię i ten przykład jest też opisany w artykule na naszej stronie internetowej. W małym miasteczku w Szwajcarii było kiedyś w latach 80. trzy pary jeżyka. I był pewien pan, który zaczął dla jeżyka wieszać budki lęgowe na swoim budynku. W końcu tych budek tam powiesił chyba ponad 100, już dokładnie nie pamiętam liczby. Natomiast tak to wyglądało, zobaczcie Państwo, że cały budynek jest obwieszony budkami po prostu. Też jest takim już plastrem miodu dla tych zwierząt. I on wyliczył, że z tych jego budek lęgowych w ciągu 20 lat wyleciało 2000 młodych jeżyków. Także wyobraźcie sobie, były trzy pary jeżyków i jeden człowiek sprawił, że 2000 nowych w tym miasteczku się pojawiło. Także rzeczywiście jest to fajny przykład, jak prywatna osoba może pomagać ptakom i naprawdę nie trzeba należeć nawet do organizacji, nie trzeba działać w organizacji, można być po prostu miłośnikiem ptaków i dużo dla nich zrobić. Na tym zdjęciu na dole są budki lęgowe dla jeżyka. Takie budki mogą być robione z drewna, albo tak jak tutaj na tym zdjęciu, z innych, bardziej trwałych materiałów. Tutaj to jest akurat jakiś taki kompozyt, mieszanina betonu i jakichś substancji innych, podobno bardzo trwałe budki. Można też je robić z trociną betonu. Takie budki można wieszać na budynkach i są rzeczywiście trwałe. Można też je umieszczać w taki sposób, że przynajmniej część tej budki jest zatopiona w ocieplinie, na przykład w styropianie i wtedy wystaje niewiele ze ścian. Są też inne rozwiązania, proszę zobaczyć, nawet takie właśnie bardzo dyskretne, ukryte, jak na tym zdjęciu na dole, pod rynną, prawda, cały rząd miejsceniowy dla jeżyka, jedno koło drugiego. Niektóre budki to są po prostu takie gotowe elementy, które można wmurować w ścianę, którą na przykład nowo budujemy, w budynek, który nowo budujemy. I tak to wygląda tutaj, że po prostu ta budka właściwie jest niewidoczna, widoczny jest tylko otwór na ścianie. Tutaj też to jest inicjatywa prywatnej osoby. Proszę zobaczyć, ktoś zrobił bardzo dużo fajnych miejsc lęgowych dla jeżyków, zarówno takich, które są widoczne i wystają, jak i takich, które po prostu są ukryte gdzieś tam w ścianie tego budynku. Widać tylko otwory prowadzące do miejsca gniazdowania. A tutaj na tym zdjęciu obok widać, jak może to być rozwiązane. Możemy na przykład w drewnianej ścianie gdzieś tam pod dachem zrobić po prostu otworki, a od środka na przykład na strychu zrobić takie miejsca lęgowe. I tutaj całą kolonię jeżyków w ten sposób możemy sobie wyhodować.
No i to jest wizualizacja, nie zdjęcie, to jest wizualizacja wieży lęgowej dla jeżyków. Takie rzeczy też dla jeżyków można robić. I akurat ta wieża stanęła już w Warszawie, pewnie Państwo o tym wiedzą, że na Białołęce jest właśnie wieża według dokładnie tego projektu. Jak tam jest? W zeszłym roku widziałam, że podlatywały, natomiast nie były jeszcze zajęte budki. Nie wiem, co jest w tym roku, jeszcze tam nie byłam. Natomiast no, zobaczymy. Dokonaliśmy pewnych modyfikacji. Cały czas jest tam wabienie, ponieważ jeżyki są ptakami kolonijnymi, więc głosy osobników tego samego gatunku przyciągają je w jakieś miejsce. Więc tam od początku, jak ta wieża stanęła, to prowadziliśmy wabienie. Tam już w tą wieżę jest wmontowany taki system, czyli jest po prostu MP3, głośniczki. To się samo zasila, bo na górze są baterie słoneczne. Także cały czas jeżyki odzywają się z tej wieży, więc liczę na to, że wkrótce, nawet jeżeli teraz jeszcze ich nie ma, to wkrótce się pojawią. Zresztą jeżyki też lubią zajmować miejsca, które wcześniej były już zajęte, nawet nie przez jeżyka. To zaobserwował Adam Darłowski, który w Warszawie wiesza dużo budek, że na przykład tam, gdzie wcześniej był szpak, jest cały rząd budek dla jeżyka. W jednej budce wcześniej był szpak i okazuje się, że w następnym roku właśnie w tej budce jest jeżyk. Czyli one lubią po prostu zobaczyć, że jakiś ptak już korzysta z tego miejsca, wchodzi, wychodzi i one też chętnie potem tam się zagniją. To jest szkusa u nas na Ursynowie, widziałam właśnie jeżyka, widziałam też w ogóle. Jak chronić ptaki? No oczywiście przestrzegać prawa, o tym już mówiłam. Jeżeli remontujemy budynek, a na ptakach się nie znamy, to nie każdy musi, to korzystamy z pomocy ornitologa. Tak samo jak w przypadku nietoperzy, z pomocy chiropterologa. Osoba wykwalifikowana sprawdzi nam, czy mamy w budynkach ptaki, czy mamy gatunki chronione nietoperzy, gdzie te zwierzęta występują i jak można je chronić w czasie pracy remontowych. Jeżeli inwestorzy czy wykonawcy nie znają prawa albo nie chcą go przestrzegać, no to oczywiście już jest nasza rola, czyli miłośników przyrody, miłośników zwierząt, po prostu mieszkańców tych budynków, żeby zadziałać, interweniować i ochronić te zwierzęta. Jeżeli my współpracujemy, czyli organizacje ekologiczne współpracują z urzędami, współpracują z RDOŚ-iem, czy z wydziałami ochrony środowiska, wydziałami architektury, ze Strażą Miejską, z Policją, jeżeli jest ta współpraca, to zawsze uda się te zwierzęta ochronić. Także tutaj zachęcam Państwa do współpracy właśnie pomiędzy urzędami i też osobami prywatnymi, organizacjami. Są różne problemy oczywiście, które wynikają z tego, że w budynkach mamy zwierzęta, dzikie zwierzęta, czy nietoperze, czy ptaki. Można te problemy rozwiązać. Można je rozwiązywać przede wszystkim najpierw właśnie sprawdzając, jakie zwierzęta są, potem dostosowując do nich sposób prowadzenia prac i terminy prowadzenia prac. Tutaj bardzo nam właśnie pomagają opinie ornitologiczne czy opinie chiropterologiczne wykonane prawidłowo przez specjalistów. Natomiast tutaj podkreślam wykonane prawidłowo, bo czasem jest tak, że ktoś, kto jest ekspertem od ptaków łąkowych, podejmuje się zrobienia opinii ornitologicznej, nie mając pojęcia o specyfice ptaków związanych z budynkami. Pisze różne głupoty, bo po prostu nie zna się na tym i efekt jest taki, że inwestor na przykład myśli, że robi dobrze na tym budynku, a zamurowuje ptaki, nie zdając się czasem nawet z tego sprawy. I jest to oczywiście wynikiem nierzetelnego działania specjalisty przyrodnika i często się to niestety zdarza. Tylko ludzie widzą, nie chcą tego widzieć. Czasami tak, a czasami nie widzą, Jeżyk jest na przykład jednak ptakiem skrytym i jeżeli mamy kolonię jeżyka, no to trudno ją przeoczyć. Ale jeżeli mamy jedną parę jeżyka, na przykład w takim miejscu gdzieś tam za rurą spustową, no to naprawdę łatwo ją przeoczyć, bo taki jeżyk wylatuje o świcie, a często wraca dopiero po zmroku. Więc robotnik nawet nie wie o tym, że wyciągając tą rurę spustową zniszczy całe gniazdo, prawda, i zabije 3 pisklęta jeżyka. W niektórych miastach wymóg opinii ornitologicznej jest wpisywany w pozwolenia na budowę. To jest bardzo cenne. W Warszawie w większości dzielnic wydziały architektury, wydając pozwolenie na ocieplenie budynku, wpisują, że trzeba mieć opinię ornitologiczną. I to jest bardzo cenne, bo no, przeciętny człowiek, który chce robić remont budynku, często nie wie o tym, że w budynkach w ogóle występują jakieś ptaki poza gołębiami. Także naprawdę jest to ważne.
cieszę się, że w części dzielnic Warszawy taki wymóg jest wpisywany, ale to w ogóle już się dzieje coraz częściej też w innych miejscach w Polsce. Na tyle często ci inwestorzy i firmy budowlane mieli problemy, że na przykład zamurowywali jakieś ptaki i prace były wstrzymywane i była jakaś afera, na tyle często już doświadczyli takich nieprzyjemności, że oni sami często, nie mając nawet obowiązku, zwracają się o taką opinię ornitologiczną. Wymóg opinii wpisywany jest także w umowy związane z dofinansowaniem ocieplenia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest też cenne. Problemy związane z występowaniem zwierząt w budynkach można oczywiście rozwiązywać. Jeżeli mamy na przykład takie siedliska, które musimy zwierzętom zniszczyć, bo ocieplamy budynek styropianem, a były szczeliny w elewacji i tam były, powiedzmy, ptaki. Takie siedliska musimy zniszczyć. Natomiast mamy wtedy obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej, czyli stworzenia sztucznych miejsc, wieszania po prostu budek. Niektóre siedliska, mimo remontowania budynku, można pozostawić. I tu mam na myśli na przykład stropodaki, które nie są niczym niebezpiecznym ocieplonym. Nie mamy dokładnych wyników badań, ale wydaje nam się, że niektóre te materiały, którymi się ociepla stropodachy, mogą być dla ptaków toksyczne, mogą być niebezpieczne, bo to są różne drobne granulaty, to się często pyli, tam jest chemia, także jeżeli jest coś takiego, co wydaje nam się, że może być niebezpieczne, lepiej stropodach zamknąć, ale wtedy oczywiście trzeba powiesić budki. No jeżeli stropodach zostaje nieocieplony, zostaje pusty, to nie należy kratować tych otworów, bo prawo tego nie wymaga i to jest tylko jakieś widzimisię, że ktoś kratuje te otwory. Także stropodach pusty oczywiście lepiej zostawić dla ptaków i nietoperzy. Kolejną rzeczą, która jest kontrowersyjna, jeżeli chodzi o zwierzęta w budynkach, no to jest oczywiście to brudzenie budynków przede wszystkim przez gołębie. I tutaj ja zawsze pokazuję rozwiązania alternatywne w stosunku do kolców, bo te kolce to często mają taki właśnie efekt. Ja niejednokrotnie dostaję takie maile z tego typu zdjęciami w stopie. Zdjęcia ptaków, które się nadziały i zginęły na tych kolcach. I to są nie tylko gołębie, ja też widziałam takiego jeżyka nadzianego na kolce. Te kolce rzeczywiście mają atesty, natomiast te atesty, no jak widać, nie sprawiają, że one są bezpieczne. Natomiast są takie rozwiązania i ja to zawsze promuję. To jest po prostu taka spirala z drutu, montowana tak samo jak kolce, na takiej plastikowej listwie, natomiast nie pokaleczy żadnego zwierzęcia. Także na tym ptak nie usiądzie, ale też się nie pokaleczy, nic mu się nie stanie. Są też inne rozwiązania, na przykład takie tak zwane pręty obrotowe, nie mam akurat zdjęcia. To są po prostu takie druty rozciągnięte wzdłuż dyzynsów. One w jakiś tam sposób się obracają, kiedy ptaki próbują na tym siadać, więc też nie uda im się usiąść na tym. A na przykład takie pręty obrotowe są na Urzędzie Miasta w Szczecinie. Jest to piękny budynek, pięknie odnowiony, zabytkowy i właśnie takie pręty obrotowe są tam zastosowane. Podsumowując, bo to już jest koniec mojej prezentacji, chciałam, żeby Państwo zapamiętali z tej prezentacji, że naprawdę w naszych budynkach występuje dużo zwierząt, o których my często nie mamy pojęcia, że mieszkają razem z nami. Występują często w różnych małych szczelinach, małych zakamarkach, tak jak mówiłam, nietoperzą. Czasem wystarczy szczelina jednocentymetrowa, żeby się gdzieś tam do budynku naszego wkraść. Wszystkie te zwierzęta, które występują w budynkach, są zagrożone przez modernizację budownictwa, bardzo często właśnie przez te nasze ocieplenia. I im bardziej gatunek jest uzależniony od budynków, tym bardziej zagrażają mu remonty. No bo po prostu tracąc kolejne siedliska, on w którymś momencie nie będzie miał w ogóle dla siebie miejsca w naszych miastach. Spadają liczebności wszystkich tych gatunków ptaków, które są od budynków uzależnione. Niestety to działa na naszą niekorzyść, bo to są zwierzęta, które odżywiają się owadami, odżywiają się czasami gryzoniami, czyli tymi zwierzakami, których my w miastach naprawdę nie chcemy i nie potrzebujemy. Prawo chroni wszystkie ptaki i wszystkie nietoperze, które występują w naszych budynkach, no ale jak Państwo widzieli tutaj na przykładach, w praktyce niestety to prawo jest często łamane, ale my jako aktywni obywatele możemy się temu przeciwstawiać, jak najbardziej możemy i powinniśmy interweniować i myślę, że fajnie by było, gdyby każdy, kto jest na tej sali, miał na swoim koncie uratowanego przynajmniej przed zamurowaniem przynajmniej jednego ptaka w budynku, prawda? Czy jedno gniazdo, może jedną kolonię jeżyka. I na pewno część osób ma, chociażby pani Hania czy Staszek tutaj aktywnie, wiem, że działają w tym temacie. Natomiast mam nadzieję, że Państwo również kiedyś skorzystają z tej wiedzy, która tutaj na tej prezentacji się pojawiła i
i po prostu zapobiegną na przykład zamurowaniu jakichś gniazd czy zniszczeniu jakichś siedlisk. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Na końcu jeszcze e-mail. Nasz adres strony internetowej i e-mail do mnie. Jest też drugi e-mail, który jest podany na stronie internetowej, taki ogólny, który zaczyna info. Na niego również można pisać w jakichś sprawach związanych z sprawami w budynkach. Ja i tą nogę w łapę, niech pan jeszcze. Właśnie. Noga w łapę. Tak, i oczywiście Fundacja Noga w łapę, Renata Markowska, ona bardzo aktywnie działa interwencyjnie, jeżeli chodzi o ptaki w budynkach. Także też można tutaj otrzymać pomoc. Ode mnie też jakąś tam pomoc można otrzymać, czy to poradę, czy to po prostu wspólne działanie w przypadku jakichś zagrożonych budynków ptaków albo nietoperzy. Jeżeli chodzi o Renatę, to są poszukiwani wolontariusze nieustannie, więc jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład 2 godziny wieczorem, to na pewno znajdzie się jakieś miejsce, które można skontrolować. Na przykład teraz jest ocieplenie na Żoliborzu w Bielanach, na ulicy Rejmonta 8, znaczy Aleja Rejmonta. No i ogólnie jest potrzebna obserwacja w ciągu dnia. No ja pracuję w ciągu dnia, nie mieszkam tam, więc jeżeli ktoś z Państwa jest z tych okolic, to możemy się jakoś umówić i na pewno to się przyda. Bo są tam mierzyki, a termomodernizacja właśnie ruszyła wczoraj. Tak, także zawsze do wolontariatu Państwa zachęcamy, do tego wolontariatu związanego zazwyczaj z obserwowaniem budynków po prostu. Fotografowaniem, a czasem po prostu z tym, że się gdzieś pojedzie i się na przykład sprawdzi. Bo przez telefon wykonawca nam mówi, tak, już zdjąłem siatki z rusztowań, już jeżyki mają dostęp do gniazd. I czasem trzeba po prostu gdzieś pojechać i tylko spojrzeć, czy to się faktycznie stało. Bo niestety bardzo często, jeżeli robimy takie interwencje, rozmawiamy przez telefon z inwestorem czy z wykonawcą, to oni też nie nam ściemniają po prostu. I mówią, że czegoś nie robią albo coś robią, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Także czasem potrzebujemy nawet takiego spojrzenia po prostu na budynek, żeby stwierdzić, czy rusztowania stoją albo czy siatki wiszą. Zachęcamy do takiego wolontariatu. Można w tej sprawie też pisać na ten adres mailowy. Ja do Renaty w razie czego namiary Państwa przekażę. Mam pytanie o te kolce obrzydliwe, bo właśnie niedawno była na służebie. Tam no jest dosyć blisko przecież ta dolinka służebnicka, gdzie się to całe robactwo tleni. I fajnie by było, żeby tych kolców nie było na tych wysokich jednak budynkach, bo tam są mieszkania, przecież tam są budynki po 2-3 tysiące mieszkań na samym. Są one wysokie, tak? I właśnie tam są te kolce, widziałam je. Na budynku? Znaczy na budynku nie wchodziłam, ale normalnie na karkach, sobie. Znaczy ja myślę, że żeby skłonić do zmiany kolców na coś innego, to trzeba byłoby przekonać po prostu spółdzielnię, że ma w tym też jakiś interes, tak? Czyli interes jest taki, że po pierwsze, jeżeli na tych kolcach jakiś ptak faktycznie zginie, jakiś się nadzieje, to spółdzielnia może zostać podana do sądu za spowodowanie śmierci takiego zwierzęcia. Tak może być. Poza tym na tych kolcach też na przykład niejednokrotnie zawieszają się różne śmieci, czy to formą